To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs kwalifikacyjny do zawodów na obiekcie normalnym pań. Wygrywa Takanashi przed Kramer, Klinec, Brec, Kriżnar, Iraszko Sztolc, Teomnium, Bierset, Opset, Sophie Sorszak oraz Yuki Ito. Ogólnie rzecz biorąc konkurs z dominującym wiatrem z tyłu skoczni. Momentami był on o wiele słabszy, momentami tak jak chociażby Maren Lundby był dość mocny, nawet bardzo mocny, podchodzący pod metr na sekundę, a nawet przekraczający metr na sekundę. Ale ogólnie oglądało się to całkiem dobrze i do omówienia tego, co w zasadzie działo się na przestrzeni ostatnich dwóch dni, wygrywa Sara Takanashi, dwa wygrane treningi, jedno drugie miejsce, odpuszczona seria próbna, a obok niej Marita Kramer, jedno drugie miejsce na treningu, jeden trening wygrany, jedno miejsce trzecie, wygrana seria próbna. I też analizując poszczególne wyniki, jeśli chodzi nawet o te punkty dodawane, odejmowane za wiatr, to wychodzi raczej na to, że Takanashi trafiała odrobinkę lepsze warunki, oczywiście wedle wiatromierzy, i miała nieco lepsze wyniki, ale mniej więcej to równoważyło to, co traciła Kramer przez warunki potencjalnie, więc naprawdę tutaj sytuacja będzie na ostrzu noża, bo jednak wydaje się, że tutaj to będą takie dwie klarowne faworytki do złota i Kramer wyraźnie wróciła, prawdopodobnie jest to ta osławiona sportowa złość, chociaż nie wiem jak to mam ocenić przez pryzmat chociażby odbicia czy dynamiki na progu, ale widać, że Kramer jest mocna, przypomina tą Kramer z samego początku sezonu, chociaż traci na notach i w mojej opinii to może być dość istotne. Trzecie miejsce Emma Klinec, na treningach piąta, czwarta, czwarta, w serii próbnej drugie miejsce, miała najgorsze warunki, potencjalnie najgorsze warunki z czołowej trójki kwalifikacji i też prezentowała się całkiem nieźle. Na czwartym miejscu Jerneja Brec, była to jedna z tych zawodniczek, która zapała się na potencjalnie najlepsze warunki, czyli 20, wtedy czwarta belka, bo jeszcze przed nią Bierset skakała z 25. Około 0,4, nawet mniej niż 0,4 metra na sekundę z tyłu skoczni i ogólnie całkiem dobrze skok wyszedł właśnie Brecl. Skok minimalnie spóźniony, ale jeśli chodzi o technikalia prowadzenia, to wyglądało to bardzo, bardzo dobrze, ale no to jest mimo wszystko miejsce na wyrost, bo bardzo ciężko porównać to, przynajmniej w mojej opinii, do skoku Lundby, która naprawdę trafiła bardzo słabo. Czołowa dziesiątka, pierwsza połowa czołowej dziesiątki skakała z 22 belki startowej, a druga połowa z 23, kiedy sędziowie podwyższyli, a i przy okazji jeszcze się nieco warunki poprawiły. I na miejscu piątym Nika Kriżnar, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że straciła około 4 punkty od sędziów i gdyby to dodać, to byłaby bardzo blisko Emmy Klinec, miała minimalnie lepsze warunki, więc wydaje się, że jednak tutaj Słowenki mają bardzo duże szanse na medal brązowy najprawdopodobniej. Jeśli chodzi o skoki w próbach nieocenianych, no to mamy 10, 4, 2, 3 miejsce, dalej Daniela Iraszko-Sztolc, też rozpatrywana, zresztą nie dziwię się, jako kandydatka do medali. Trzecie, siódme, piąte i czwarte miejsce w seriach nieocenianych, też skoki bardzo dobre. Wydaje się, że jest pół półeczki jeszcze niżej niż Takanashi, Kramer i być może minimalnie słabsza od Klinec, przynajmniej w tym momencie. Ale też wydaje się, że jeżeli będą nie do końca stabilne warunki, to jednak Iraszko spokojnie może po medal sięgnąć, chociaż jest to podobny przykład jak Lundby, czyli skoki bardzo dobre w tym sezonie, bardzo solidne, ale cały czas czegoś brakuje, żeby stanąć na podium. Miejsce siódme Teomnium Bierset i to nie jest zaskoczenie. Miejsca w seriach nieocenianych czwarte, dwunaste, siódme i ósme, tylko że była to zawodniczka, która raczej trafiała nieco lepsze warunki i gdzieś ten środek stawki, właśnie te warunki często dość dobre trafiał i też było tak podczas kwalifikacji, ponieważ mniej więcej od Lary Malziner warunki się nieco ustabilizowały na około 4,3 metra na sekundę z tyłu i trwało to tak do czołowej dziesiątki, kiedy to obniżono rozbieg i jak na złość te warunki zaczęły się pogarszać, czy też robić mniej korzystne i właśnie na tym skorzystali m.in. Brec, właśnie Teomnium Bierset, siostry Malziner i wydaje mi się, że jednak tutaj szanse na medal są bardzo, bardzo małe, ale jeśli chodzi o rywalizację drużynową, potencjalną rywalizację drużynową, no to jest Teomnium Bierset w takiej dyspozycji jest bardzo potrzebna, ponieważ ósma Shilia Opset nie oddała najsłabszego skoku, tylko oddała zdecydowanie najlepszy, bo patrząc po wynikach, ona ani razu nie była w czołowej dziesiątce i nawet nie była blisko, na cały czas kręciła się w okolicach 15 miejsca, 14, 17, wyraźnie widać, że coś nie gra, to odbicie wydaje się być mniej dynamiczne, ten czas od odbicia do przyjęcia pełnej pozycji V jest dłuższy niż miało to miejsce chociażby w Raszynowie, nie wiem czy to jest kwestia stricte skoczni, czy po prostu coś zostało zaburzonego w technice, bo naprawdę Shilia Opset to jest trzecia zawodniczka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To samo za siebie mówi, ile ona potrafiła pokazać w ciągu tego sezonu i przecież stawała na podium. 140 punktów w Rasznowie zdobyła. Dalej mamy
dziewiątą Sofii Sorszak, 29.-11. miejsce i co ciekawe wywaliła z drużyny Ciara Hertz, która też raz była w czołowej dziesiątce, jeśli chodzi o serię nieoceniane i to też pokazuje, jak silna jest konkurencja. Podobnie przecież było w Słowenii, Szpeja Rogel, 8. miejsce w jednym z treningów i też nie wystartowała, jednak u Słowenek rywalizacja jest straszliwie mocna. I oczywiście Sofii Sorszak wydaje się być załączką o bardzo mocnym odbiciu właśnie typu Kołdelki, powiedzmy Małysza, Morgenstern, właśnie bardzo podobnie wygląda na progu. Nie mówię o prowadzeniu nart, tylko o stylu wybijania się bardzo, można powiedzieć, krótkie, jeśli chodzi o czas i bardzo dynamiczne. Wygląda zawsze tak, jakby próg jej oddawał, nawet jeżeli ona nie do końca trafia w próg. Ale wydaje się, że no tutaj to już nie jest kandydatka do medali, tym bardziej nie jest to Yuki Ito, 15, 6, 17, 28 miejsce w serii próbnej skoki. Nie do końca ustabilizowane. Też jedna załączka, która trafiła właśnie na te ciutkę lepsze warunki. Ale jeśli chodzi o Japonki, to szanse na medal w drużynie są troszeczkę pod znakiem zapytania. Nie oczywiście tak bardzo jak w przypadku Niemek, bo Niemki pozostały do treningu. Ten galowy skład można powiedzieć, a najwyższe miejsce no to 15. W kwalifikacjach przynajmniej, a i w treningach wcale to nie wyglądało o wiele lepiej, jeżeli w ogóle lepiej. I jeszcze ode mnie tutaj z czołówki to 11. Maren Lundby. 7., 3. odpuściła trzeci trening i 10. w serii próbnej, ale tutaj muszę zaznaczyć, że ona trafiła najgorsze warunki z czołowej 30, jeśli chodzi o skoki kwalifikacyjne. Jeszcze jechała z najniższej belki, została ściągnięta i w mojej opinii ten skok był bardzo dobry. To naprawdę był świetny skok, bardzo dobry, technicznie wykonany, ładnie trafiony, nie było żadnych problemów na progu. I to, że ona uleciała tak daleko, właśnie z tego obniżonego rozbiegu, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. I z jednej strony miejsca gorsze niż Klinec i Kriżnar chociażby i też Iraszko, ale potencjalnie też należy ją rozpatrywać jako kandydatkę do tego brązowego medalu. Oczywiście mówię o stabilnych warunki reprezentantki Polski. 25. Anna Twardosz w kwalifikacjach, jeśli chodzi o serię nieoceniania. 26., 32., 24. i 20. No zdecydowanie jest najlepsza teraz z reprezentantek Polski i było to widać w kwalifikacjach, jak bardzo odsadziła te resztę stawki. Kiedy skakała, wydawało się, że ona może spokojnie zająć miejsce w drugiej dziesiątce, ale później i Prokopiewa, i kolejne zawodniczki Rautionacho, one pokazały, że jednak poziom pomiędzy tymi zawodniczkami od Twardosz w górę jest bardzo wysoki i ten kontrast pomiędzy właśnie skokami Kamili Karpiel, Kingi Rajdy był bardzo, bardzo duży. Tym bardziej, że chociażby Kamila Karpiel dość poważny błąd popełniła na progu i przez to nie ma jej w samym konkursie, ale na pewno ten skok Twardosz był bardzo fajny i w mojej opinii trochę bardziej płasko prowadziła narty, bo zazwyczaj ona kierowała to odbicie w górę, ale tutaj skok taki bardzo poprawny, można powiedzieć nawet bardzo dobry, ładnie trafiony w próg, odbicie płynne, nawet nieco bardziej płasko prowadzone narty, tak jak mówiłem, więc na pewno napawa to optymizmem i bardzo duże szanse na awans do serii finałowej. 39. Kinga Rajda, jeśli chodzi o serię nieocenione, to 46. miejsce, 46., 44. i 33., ale tutaj trzeba pamiętać, że seria treningowa i kwalifikacje jest już po ograniczeniu listy startowej, bo na treningach można wystawić do 6 zawodniczek, 4 zawodników, a tutaj jednak można maksymalnie wystawić 4 plus obrończynie tytułu mistrzowskiego ewentualną. I skok po prostu w porządku, bez jakichś bardzo poważnych błędów i to wystarczyło na kwalifikacje, aczkolwiek tak ledwo i też widać, jaki jest kontrast pomiędzy Anną Twardosz i Rajdą, to widać najlepiej w nocie. Może jeszcze nie w samej pozycji, ale jednak no ta jakość skoku, jeżeli ktoś z was właśnie widział te dwa skoki, no to różnica jakościowa była dość wyraźna. 42. Kamila Karpiel, jeśli chodzi o serię nieoceniane, to 43. miejsce, 35., 47., 38. Tutaj za progiem był popełniony dość wyraźny błąd, przynajmniej tak mi się wydaje. Lewa narta zaczęła przyjmować taki dość dziwny kąt i dość dziwne ułożenie względem reszty ciała, coś podobnego jak przy skoku Timona Pascala Kachofera w planicy. I tutaj też to wymagało zdecydowanej korekty i to, że dostała po 15,5-15, no tutaj szczerze mówiąc Karpiel mogłaby oberwać jeszcze bardziej po notach. Mimo wszystko nie oberwała aż tak mocno, ale to wyraźnie nie wystarczyło, wyraźnie, po prostu nie wystarczyło na awans do konkursu. I 47. Nicole Konderla, 41., 55., 55., 42. walczyła z Joanną Szwab o miejsce, bo 5 polek zabrał trener Łukasz Kruczek do Oberstdorfu. Jednak Szwab, mimo tego, że nie była najgorszą z polek w żadnej serii nieocenianej, to jednak jeśli chodzi o noty, to była rzeczywiście najsłabsza, a Nicole Konderla, no 47. miejsce nie wygląda jakoś bardzo słabo, ale no to był najbardziej spóźniony skok z całej stawki. O ile Astrid Norstedt chociażby no, spóźniła mocno, to tutaj odbiła się co najmniej pół metra za progiem Nicole Konderla i przy takim błędzie mogło się równie dobrze skończyć na
60 metrze i był po sprawie, mimo to skok był dość przyzwoity, jeśli chodzi o odległość, ale jednak błąd poważny i skutkował taką, a nie inną pozycją, jest to całkowicie zrozumiałe. Wiem, że miała dość dużo punktów dodanych za wiatr, ale jednak błąd na progu był bardzo, bardzo poważny. Jeśli chodzi o szeroko pojęte zawodniczki reszty świata, takie wybrane, bo jednak nie będę tutaj całych kwalifikacji omawiał, tak jak to mam w zwyczaju przy zawodach mężczyzn. 34. Abigail Strait, 35. Frida Westman, która bardzo, bardzo długo prowadziła naprawdę tej skoki i całkiem fajnie wyszedł, bardzo ładnie trafiony, bez żadnych błędów i to pozwoliło zająć przyzwoite miejsce, miejsce niżej. Susanna Forsström rozpoczynała kwalifikacje, wydawało się, że może trochę zabraknąć do kwalifikacji, ale jednak Finki troszeczkę tych zawodniczek wprowadziły do konkursu głównego. Oczywiście obok Rautionaho i Kykkanen właśnie Susanna Forsström. 37. Annika Belshow, 38. Paige Jones, dwie Amerykanki. Skoki przyzwoite, ale też bez jakiegoś szczególnego szału. Chociaż też są to zawodniki, zwłaszcza Paige Jones, które już startowały w Pucharze Świata również w tym sezonie. I 40. miejsce Natalie Eilers, jedna z największych ilości punktów dodanych za wiatr. Kanadyjki się na pewno cieszą, ponieważ dwie Kanadyjki dostały się do konkursu głównego i z punktu widzenia nawet takiego mixtu wygląda to całkiem, całkiem nieźle. I jeszcze dwie zawodniczki, które nie awansowały, Vira Kvoros. Błąd za progiem dość wyraźny, ale jednak jak na nią to był całkiem fajny skok. Bardzo ładnie trafiony w próg i dopiero za progiem stało się coś złego i niewiele jej zabrakło pomimo dość poważnego błędu, żeby dostać się do konkursu głównego. I zaskoczenie i minus takie jedyne, które nie znalazło się w konkursie głównym, no to Klara Ulrichowa, 16-latka, nieudany skok, po prostu nieudany. Wielka szkoda, na pewno jeśli chodzi o Czechów, to jest tak naprawdę największa nadzieja na to, że te czeskie skoki faktycznie będą istnieć i coś znaczyć, a nie tylko egzystować gdzieś tam, powiedzmy, na poziomie Fiskapu, bo niestety na to się zapowiada w kontekście Czech, ale tak jak mówię, skok nie był do końca udany. Jeśli chodzi o obiecane typy, to na pierwszym miejscu Sara Takanashi. Jednak wydaje mi się, że tym razem już bardzo doświadczona zawodniczka, mimo tego, że to jest rocznik 96, tym razem to faktycznie udźwignie, a poza tym noty Takanashi zazwyczaj są lepsze, lepiej ląduje od Marity Kramer i wydaje mi się, że jeżeli konkurs będzie rozgrywany na dużych odległościach, szczególnie wtedy, Takanashi będzie miała przewagę nad Kramer, bo Kramer jednak przy tych bardzo dalekich skokach ląduje asekuracyjnie, dopiero później robi ten telemark, co było świetnie widać w kwalifikacjach i zawodach też to robiła, to nie chodzi tylko o to, że oszczędzała się w kwalifikacjach tak jak Krishnar z lądowaniem, ale wydaje mi się właśnie, że tutaj gdzieś Takanashi właśnie tą drobną przewagą może przeciągnąć złoto na swoją stronę. Oczywiście na drugim miejscu Kramer, tutaj nie wydaje mi się, że przy równych warunkach tej dwójce będzie w stanie ktoś realnie zagrozić. I trzecie miejsce tutaj, aż cztery kandydatki takie dość mocne, czyli Klinec, Lundby, Krishnar i Raszko. W mojej opinii bardzo blisko siebie będą Klinec i Krishnar, ale jednak Klinec ma też to samo, co mówiłem przy pojedynku Takanashi Kramer. Klinec ma minimalnie wyższe noty, minimalnie lepiej ląduje i przy tylnym wietrze wydaje się radzić sobie odrobinkę lepiej od Niki Krishnar i wydaje mi się, że właśnie w tym miejscu trzeba upatrywać kandydatki do brązowego medalu, więc moje ostateczne podium no to Takanashi, Kramer, Klinec. A jak to będzie jutro zobaczymy. Jeśli chodzi o typowanie panów, no to pokuszę się dopiero po kwalifikacjach, tym bardziej, że po dwóch skokach treningowych jest trochę za mało materiału do, powiedzmy, badania i oceny, żeby coś bardzo mądrego powiedzieć i wyciągać daleko idące wnioski, takie bardzo daleko idące. Obydwie serie próbne, treningowe, przepraszam, wygrał Markus Eisenbichler, a jeśli chodzi o reprezentantów Polski, to niektóre media użyły kultowego Polacy bez błysku, wiadomo o co chodzi, ale co mnie cieszy, 78 nazwisk na liście zgłoszonej do treningów i faktycznie tylu skoczków skakało, mogło być ich nawet 82, gdyby nie to, że Francuzi dali wręcz absurdalne wymagania, jeśli chodzi o dopuszczenie na Mistrzostwa Świata, czyli minimum jedno miejsce w top 15 podczas zawodów Pucharu Świata i tylko panie oraz Claire spełniły te wymagania i po pierwsze pozbawiono młodych zawodników możliwości startu. Myślę, że oni mogliby w tym samym składzie wystartować, nie byłoby wstydu, nie byliby na ostatnim miejscu w dużej nutce, a drużynówka jest wyjątkowo licznie obsadzona, przynajmniej najprawdopodobniej. Dziewczyny pozbawiono możliwości startu w drużynówce, mówię tutaj zwłaszcza o Claire i Panie, i mikstu. Francuzki spokojnie mogłyby zająć siódme miejsce w drużynie i podobnie w mikście, więc no
rozumiem, że trzeba stawiać wymagania, ale to jest delikatnie mówiąc absurdalne. Jeśli to była jeszcze, nie wiem, Norwegia, no to bym to zrozumiał, ale za ile lat doczekają się Francuzi zawodnika, który zajmie miejsce w top 15 albo który będzie w stanie regularnie zajmować takie miejsca? Mogą poczekać jeszcze spokojnie ze 4 lata, no, mogą się nawet nie doczekać. Więc to jest troszeczkę bez sensu, ale jednak całościowo zapowiada się, że może być 15 reprezentacji na starcie konkursu drużynowego, bo oprócz tych reprezentacji, które tak dość pewnie typowałem, to jeszcze mówiłem o Ukraińcach i Estończykach. Estończycy, no, zgodnie z przewidywaniami nie dociągnęli Markusa Altera i Markusa Kagu, czy też innego juniora, ale jednak Ukraińcy dociągnęli i Waskula, i Korczuka. Jeżeli Korczuk wystąpi na dużej skosie, na co wszystko wskazuje, to będzie jego oficjalny debiut w zawodach międzynarodowych na obiekcie dużym. Jeśli chodzi o ilość drużyn podczas konkursu drużynowego, mówię cały czas potencjalnej ilości drużyn podczas konkursu drużynowego, imprezy rangi mistrzowskiej, mówię tutaj o zawodach seniorskich, więcej drużyn, czyli 16, po raz ostatni było podczas Igrzysk Olimpijskich w Turynie. To był 2006 rok i biorąc pod uwagę to, co dzieje się w dyscyplinie, a także wokół dyscypliny, te 15 reprezentacji to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik i daje jakieś podstawy do bycia optymistą, myśląc o przyszłych sezonach nie na zasadzie za 2-3 lata, tylko za 5-6 sezonów. To tyle. Do usłyszenia.